jaką kiedykolwiek słyszeliście w życiu. Najważniejsza rzecz, nie ma nic ważniejszego. Dlatego, że twoja egzystencja na tej ziemi jest czasowa i ona się skończy. Natomiast to, o czym my mówimy, już się nigdy nie skończy. My mówimy o wieczności. Wieczność z definicji nigdy się nie kończy. I będziesz ją spędzać albo z Bogiem, pojednawszy się z Nim przez krew Jezusa na tej ziemi, albo będziesz ją spędzać w wiecznym oddzieleniu od Niego. I to będzie straszne. Więc lepiej posłuchaj uważnie, co mamy ci do powiedzenia. Dlatego, że niezależnie od tego, jak dobrą, uczciwą osobę siebie uważasz, to i tak jesteś grzesznikiem. Nawet jeżeli masz na sumieniu drobne grzeszki, to jesteś grzesznikiem. Bóg jest święty i nie możesz nic z nim w społeczności. Ale Bóg znalazł rozwiązanie i przez Chrystusa wybaczył ci grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, pod warunkiem, że przyjmiesz to wybaczenie, bo możesz również je odrzucić. To wybaczenie nie przychodzi automatycznie. Po to przebaczenie trzeba sięgnąć przez wiarę. Potrzebujesz ukorzyć się przed Bogiem, uwierzyć w to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, w to, że umarł za Ciebie osobiście, w to, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć i że przez Jego świętą krew możesz pojednać się z Ojcem. Obmywszy się w krwi Chrystusa, możesz mieć pokój z Bogiem. I tylko tak, nie ma alternatywy. W żaden inny sposób nie uzyskasz przychylności Boga, jedynie przez krew Chrystusa. I to jest jedyna możliwość, by ujść z sądu. Bóg otwiera przed tobą tę możliwość. Teraz mówi do ciebie naszymi ustami. Mówi do ciebie naszymi ustami, nie lekceważ tego, co słyszysz. To jest absolutnie najważniejsza rzecz, którą kiedykolwiek słyszałeś. Ja ci życzę, żeby to, co słyszysz, cieńczało w twoich uszach, dopóki nie podejmiesz tej właściwej decyzji, dopóki nie pojednasz się z Bogiem. Ja to zrobiłam wiele, wiele lat temu i nigdy tej decyzji nie żałowałam. Bóg nigdy mnie nie zawiódł. Byłam bardzo szyderczą osobą. Byłam też z drugiej strony bardzo depresyjną osobą. Miałam myśli samobójcze. Mój tato zajmował się okultyzmem. Wiedziałam, że jest moc. Sama w to brnęłam. Nie przyniosło mi to nic dobrego, ale zawsze wiedziałam, że jest moc. I gdy przyszłam do Boga, gdy oddałam swoje życie Jezusowi, to zobaczyłam, że to jest Bóg mocy. To nie jest jakiś nudziarz na tronie, ale to jest Bóg mocy, który jest jednocześnie miłością i światłością. I zobaczyłam, że życie z Nim jest fascynujące, jest wielką przygodą. Odpadły ode mnie rzeczy, z którymi zmagałam się przez całe lata, jak skorupa, jak takie ciężary, które były uwieszone u moich ramion. To po prostu zostało odcięte. To się stało w jednej chwili. Bóg jest Bogiem mocy. Bóg jest potężniejszy niż wszystkie rzeczy, które ci dzisiaj obciążają. Bóg jest potężniejszy. Możesz być wolny. Możesz być wolny, ale potrzebujesz sięgnąć po tę wolność. Potrzebujesz sięgnąć po tę wolność. To się nazywa nowe narodzenie, czyli uwierzenie w to, że Jezus był tym, za kogo się podawał, że przyszedł tutaj Bóg w ciele człowieka, uwierzyć w Jego śmierć za ciebie i zmartwychwstanie i uczynienie Go swoim Panem i Zbawicielem. To jest nowe narodzenie i to daje życie, to daje wieczność z Nim, to daje obfitość. Jezus wraca na tę ziemię już niedługo. Przygotuj się na ten moment. Nie czekaj na jakąś taką chwilę, kiedy będziesz miał kryzys i zawyjesz do Boga, żeby ci pomógł. Nie czekaj na taki moment w swoim życiu. Pojednaj się z Nim teraz, kiedy słyszysz te słowa. Dlatego, że to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w swoim życiu. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w swojej wieczności. To jest inwestycja w wieczność. Ta decyzja to inwestycja w wieczność. Pojednaj się z Bogiem.